Tak, jakby młodszy to pewien zawodnik właśnie na scenie, nie będę mówił który, powiedział, że każdy zawodnik powinien mieć jakiś swój znak symboliczny. Ja stwierdziłem, że to będzie moja czapka szczęścia. Kumaci wiedzą, czyja to czapka. Nie każdy może będzie mnie kojarzył z nazwiska, ale każdy będzie kojarzył gościa, który śmiga w jakiejś dziwnej zielonej czapce. No dobrze, z naszej strony to wszystko. Teraz możesz podziękować, komu chcesz pozdrowić, kogo chcesz. Dziękuję bardzo za wywiad, dziękuję organizacji za możliwość. Przede wszystkim dziękuję mojemu narożnikowi, są świetni ludzie. Mój tato Łukasz Borowski, trener Andrzej Kościelski, trener Sławomir Grabowski i Sylwester Kołecki. Bardzo mnie dbają, rozwijają, dziękuję, ukłony dla was. Dziękujemy. I powodzenia w kolejnych startach. Dzięki.